Ten dworek nie jest najnowszy, ale ma swój urok. Te piękne malowidła, te obrazy. Żył tutaj kiedyś artysta, powiem pani. I mówię, był do tego domu bardzo przywiązany. O, podoba mi się ten dom. Chcę go mieć. Naprawdę? No to świetnie. Mam przy sobie wszystkie dokumenty. Dom jest praktycznie pani. A co do ciebie, drogi bracie? Mam nadzieję, że magika zdobędzie swoje moce z powrotem i będzie mogła przywrócić cię do pierwotnej postaci. Sama dołożę wszelkich starań, żeby się tak stało. Jeszcze raz zapytam, kochana pani. Jak nazywa się osoba odpowiedzialna za tę klątwę? Maleficenta Rogusz. Ja uprzejmie donoszę, że Henryka Goldberg otworzyła sobie burdel. Tak, otworzyła sobie burdel na Staromiejskiej, proszę ciebie, znaczy się proszę pani. I no jak to tak być nie może, przecież to jest demoralizacja. Młodzież na to patrzy, ludzie na to patrzą, no tak nie może być. Dobrze. Ciekawe rzeczy pani powiedziała. Muszę się tym zająć. No tak, no pani musi się tym zająć, bo to tak nie może być, to demoralizacja. Dobrze, ale ja już powiedziałam, że się tym zajmę. Proszę opuścić to pomieszczenie. Było świetnie, jak zawsze. Do twoich usług. A teraz muszę lecieć, jutro mam wykłady. Zgodą członków, to znaczy osób tu obecnych, zebraliśmy się tutaj, aby utworzyć rebelion Beaty. Rebelion przeciwko władzy Alexis Goldberg. Jak wszyscy zgodnie stwierdziliśmy, Straż Miejska to jest tylko pretekst ochronny. Oni nie mają na celu chronić, oni mają na celu obserwować nas wszystkich. Żeby ona wiedziała dokładnie wszystko, co dzieje się w mieście. Spójrzcie na moją matkę, babcię Salomę, Sałatkę, która pojechała do Stanów Zjednoczonych, by odkryć sekret Alexis. Kiedy wróciła, miała wypadek i teraz niestety straciła pamięć. Siedzi sobie tak całe dnie, je, robi kupę, śpi i dzierga, i dzierga, i dzierga, nawet nic nie mówi. Właśnie dlatego zebrałam was tu wszystkich, aby oficjalnie otworzyć rebelion. Przedstawiam wam teraz księdza proboszcza Tadeusza Pączka, który sam stwierdził, że Alexis, przybywając do miasta, przyniosła grzech. Przedstawiam wam Laimę Spektrienę, moją dziewczynę, która bardzo dobrze wie, co się stało, gdy Alexis wpierdoliła mnie do kicia niesprawiedliwie. Ona mnie stamtąd wyciągnęła. Przedstawiam sobie Sławę Szpik, która jest prześladowana przez Alexis i nowych sąsiadów przez nią sprowadzonych.
Tylko dlatego, że Alexis nie lubi związku syna Sobiesi z jej synem. I przedstawiam wam jeszcze sędzinę Meredith Roswell, która stwierdziła, że działania właścicielki miasta Alexis Goldberg są sprzeczne z wszelkim prawem. Dobrze, dobrze, dziecko, a że ja tak zapytam, to jaki mamy plan? Plan mamy taki, pani Sobiesławo, że najpierw trochę jej upierdzielimy w życiu, a kolejna sprawa jest taka, że ona chce wybrać burmistrza. 7 dni dała Radzie Miasta, żeby przedstawili swoich kandydatów na burmistrza. 7 dni to jest zdecydowanie za mało i wszyscy wiemy, że pod tym kryje się pretekst, że Alexis chce mieć całe miasto i całą władzę nad miastem dla siebie. Więc w momencie, gdy dojdzie do wyborów, my tam pójdziemy jako cały rebelion, w kupie siła i ta pizda gówno będzie miała do gadania. Taki właśnie mamy plan. Ten cień chodzi za mną wszędzie, a wszystko zaczęło się, jak poszliśmy do domu chłopaka Jamesa. Podejrzewam, że za tym musi stać ta jego dziewczyna. W końcu jest wiedźmą. Znaczy w sumie to żona. Ja już dawno powiedziałam, to nie jest żaden burdel, tylko klub ze stripteasem. Ale przepraszam ja bardzo, nikt nie wyrażał zgody, żeby taki klub w moim mieście powstał. No, ale dzięki temu podatki twoje rosną na twoim koncie, bo tyle podatków bierze się w pale nie mieści. A tutaj naprawdę jest duży popyt, mówię ci. Wszyscy przychodzą w nocy oglądać moje tancerki i tancerzów. Tak czy siak ty powinnaś ten burdel zamknąć. To nie jest burdel, powiedziałam, tylko klub. A mnie to mało co obchodzi, Henia. Poczekaj. Kim jest ten rudy chłopak? O, my tutaj na niego mówimy marchewkowa głowa. Jest świetny, ludzie go uwielbiają. Jak on się naprawdę nazywa? No, nie mogę podawać danych osobowych pracowników. Ja postawię ci sprawę jasno, Henia. Będziesz miała pozwolenie, żeby ten klub prowadzić, jak podasz mi jego imię i nazwisko. I co tam wypytywali? Rany, myślałam, że Volturi to tylko wymysł na potrzeby Zmierzchu. Oni istnieją. Przyszła ich wysłanniczka, Lady Sanguina, i pytała, co robiłam, gdzie byłam i tak dalej. Odpowiedziałam, że byłam w domu i to prawda. Lady Sanguina? Założycielka miasta Paprociówka? Czyli poznałaś legendę miejską? Tak, opowiedziała mi więcej o wampirach. Otóż wampiry, które powstały przez ukąszenie innych wampirów, są zdecydowanie słabsze niż oryginalne. Wampiry stworzone przez tak zwaną wiedźmę, czyli naszą kochaną panią Maleficentę. Mają one mniej energii i mają tylko jedną specjalność, jak na przykład czytanie w myślach, kontrolowanie ludzkich umysłów. Mają też tak zwane wampirze słabości, jak słońce czy czosnek. Ja zostałam przeklęta przez Maleficentę. Już mogę naliczyć kilka mocy, których używałam. Jakich na przykład? Gdy odwiedziłam Sonię w psychiatryku, hipnotyzowałam ją, dając jej koszmarne wizje. Więc mam moc hipnozy. Gdy zamknęłam Afrodytę w sali gimnastycznej, kontrolowałam jej umysł. Potrafiłam wpłynąć na emocje, na przykład gdy babcia Sałatka miała wypadek, uspokoiłam mamę. A co ze słabościami? Cóż, jak mówiła Lady Sanguina, pierwotne wampiry, czyli te stworzone przez wiedźmę, mają większą odporność na słabości, co nie znaczy, że nie mają ich wcale. I jedną ze słabości jest tak zwana bezbrzeżna żałość, czyli depresja związana przez nieśmiertelność. To stało się ze mną, gdy Afrodyta mnie prześladowała. Wpadłam w depresję. Straciłam pewność siebie, co ułatwiło jej torturowanie u mnie. Oh fuck. Co więcej, Lady Sanguina powiedziała mi, że na świecie istnieje tylko 5 pierwotnych wampirów. Ona sama, Alek, Aro i Kajusz i ja. Wszyscy poza mną są członkami Wysokiej Rady Volturich. Okej, a z czym to ma związek? Z racji tego, że jestem pierwotną, nienależącą do Rady Volturich, chcą mi dać trening i uczynić członkinią Wysokiej Rady. Jeden z nich przybędzie tutaj niebawem i będzie mnie trenował w domu nocy, a później pojadę do Volterii we Włoszech, gdzie zostanę oficjalnie ogłoszoną 5. członkinią Rady. Wow, ale nieźle.
Lolita, to nie jest dobra wiadomość. Jesteś człowiekiem, a Volturi nie uznają ludzkiego życia. Co za tym idzie, albo będę musiała cię zmienić w przyszłości, tak jak zrobiłam to przedtem. Gdy wiedźma mnie przeklnęła, albo będziesz musiała umrzeć lub rozstać się ze mną. Nie ma się z czego tutaj cieszyć. Związki radnych z ludźmi są karane śmiercią obojga, czyli i moją, i twoją. Czekaj, ty mówisz poważnie? To jest chyba jakiś żart. Co pani robi w moim domu? Pani tutaj nie ma zezwolenia. Przepraszam ja bardzo, ale to miasto należy do mnie i ja mam zezwolenie do wchodzenia gdziekolwiek mi się podoba. A tak przy okazji, mój syn tutaj mieszka. Tak więc mam zezwolenie, żeby się z nim widzieć. Przy okazji myślę, że długo nie będzie tutaj mieszkał, bo właśnie dowiedział się o czymś, co za plecami twój synalek wyprawia po nocach. Że co? Idź do środka i sama się dowiedz. Popatrz na zdjęcia. Dowody nie kłamią, droga Sobiesio. Niedaleko pada jabłko od jabłoni. Ty lubisz chodzić po nocach po piwnicach, a twój synek po klubach ze striptizem.